I kto się spierdział tak dowcipnie? No ty. A kto się nie spierdział dowcipnie? Ja nie pierdziałem. Ej, widzowie, donaty działają. Oni nie używają. Dzisiaj 17,50. Kurwa, 17,50. Ja też dostałem dzisiaj 2 złote i 8 groszy. Przez 3 godziny i pół godziny ciężkiej pracy. 17,50. Kurwa, ale nie plecy w ogóle boją. Mam zapasy. Ej, myślisz, że przyjęliby mnie do Fejmy Małabym chciał, czy nie? Ciebie do fejmu? No. Tak szczerze raczej nie. A dlaczego nie by? Nie, ale serio, dlaczego nie? Tak szczerze? No. Bo jesteś gówniakiem. Ale mam też swoje zalety. Jakie? Robię małpkę. A jakie masz zalety? No powiedz, że na konferencji małpkę zrobię. Chujnie, kolega, jesteś. Podcinasz mi skrzydła. Okej. Ja uważam, że jakbym chciał, to by mnie wzięli, widzowie. Napiszcie, że wy też tak uważacie, kurwa. Też tak uważacie. Ziomek mnie zmotywował na czacie. Powiedział, że jak będę miał MVP, to mi 2 złote wyślę. No to kurwa, masz teraz. Skurwysyn jebany. Skurwęsyn. Normalnie bym go zwyzywał, ale to 20% moich dowodów dzisiejszych. Kurwa, jesteś żałosny, chuj. Ja pierdolę. No bo chodzisz i pierdolisz, że sprzedaliśmy 1500, a tak naprawdę sprzedaliśmy 2 zamówienia łącznie i nam towar gnije, kurwa, na magazynie. Jesteśmy żenujący. Pierdol dalej, głupoty. Wziąłem z magazyny, mówi, że towar gnije i czy zamierzamy to sprzedać? A Rafał do niego, ale co? 100 tysięcy, poszło się jebać. A da się śmieszne z to, że Rafał wziął kredyt. Kurwa, polecam. Mega pech, tak szczerze. Zróbmy to. No. Nie, no, wysyłkę chociaż. No poszło sprzęgło, no co mogę powiedzieć. Najgorsze jest to, że to mówię. Kurwa. Bo Rafał przyszedł i powiedział, pomimo, że nam się nie udało, to teraz nam się uda, kurwa. Ale to jest niesamowite, tak szczerze, że ta firma przyniosła w kurwę strat, a my domawiamy kolejny susz. To jest kurwa tak nielogiczne. Ja pierdolę. No, chuj w to. Oh.